Hej, witam was bardzo serdecznie, tu Elsa Badairon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Stray. Idziemy sobie dalej, zrobiliśmy sobie ten przekaźnik. Żurki były wkurzające, no to się ten... To wiemy dobrze. Troszkę za dużo ich tam było, może temu mnie to wkurzało. No i co? Idziemy sobie dalej, zobaczymy. Mamy wrócić do Momo. Wrócisz do Momo dzisiaj, to będzie święto. No, kocie. No. Jeszcze. O. Mogę jechać. No, więc musimy do mamy wrócić i zobaczymy, co tam. Bardzo fajnie to wygląda, wiecie, jak idzie sobie tak switaśny kotek. Ja w ogóle powinnam sobie dać święty spokój dzisiaj, bo jestem świeżo po tatuażu i miejscu, że no, dobrze by było to ten, ale no muszę sobie nagrać ten jeden odcinek dla was, żebyście mieli na jutro, bo ja wtorek mam, jutro jest środa, więc no, żebyście mieli na środę. Następny dzień już będzie lepiej. Mamo, gdzie ty jesteś? No właśnie, no tatka, nie ma go tu. Mały nieznajomy, jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że wciąż żyjesz. Doskonale. No, te żurki, kuźwa mać, mi biją. Biły. Zgromadziłem nieco ekwipunków w barze, aby wykorzystać moc ich anteny. Spotkajmy się tam. Okno jest zamknięte, ale kod do jego otwarcia jest dość prosty i jego treść to... A, what? Jak to jest, kuźwa, proste admin, hasło admin, admin. Pamiętasz, że różnia jest... Co? Różnia jest wielkość liter do zobaczenia w barze i Momo. No, ciekawe. Musi być kod do okna przy wyjściu, chodźmy. Mam nadzieję, że tego zapamiętałeś. I sam wprowadzisz. Oto zamek do okna. Kod brzmiał. Tam litera H. No kurde! Coś pokręciłem, no dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ten było O, prawda? Czy to było raczej... No właśnie, bo czasem jest O, czyli wiecie, O. Czyli litera O lub 0. Zobaczmy. Czasem właśnie można się pomylić. Mamo czeka na nas w barze. No spoko, będę wiedzieć, gdzie jestten bar, tak a propos? Tam na dole mógłby być ten bar, czy nie? Czy po drugiej stronie w ogóle ten bar jest? Tam, jak myślicie? Tam nie, tam też nie. Ja sobie zjadę ewentualnie. No, czy tam jest bar? Czy bar jest tam na dole? Chyba jedna opcja, żeby sprawdzić, to żeby tam pójść. Ale czy ja tam wejdę, zejdę? No, hop, kotku. 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 No, raczej tamten... Nie no, tam raczej... A może faktycznie? Co to jest ten? Co to tam macie? Czy to macie bar, pany? Pany! Tłumacz. Tłumacz. Babcia odzi. Babcia, masz ten? Odzież? Lubię robić rzeczy na drutach. Do tej pory przygotowałam już 478 mil szalików. Zawsze to jakieś zajęcie. Jeśli przyniesiesz mi kamel elektryczny, zrobię ci z niego poncho. Inspirujesz mnie. Niestety ciężko tu o dosłownie materiały, ale nie mam. Czekaj, czy da się znaleźć. Kabel chcę, co? A tu kabel za rogiem. A ty co chcesz za ten, za kabel? No więc, jeśli dziś jest wczorajszym jutrem, jutro będzie wczorajszym...
Wczorajszym dzisiaj, dobrze myślę, czas jest dziwny. Nie starzymy się tak jak nasi elastyczni przodkowie. Jesteśmy tu uwięzieni na zawsze. Co ja ci mam dać? Nie mam nic takiego. Kościół. Może on ten coś chce? Monitorowania pełnego wejścia do strefy bezpieczeństwa. Wynagrodzenie te dwie oleju tuba dziennie. O, kontakt ze strażnikiem. Jeden chce kabel, drugi chce nie wiem co. A trzeci pewnie chce kopa. Pralnia, babcia, odzież. No, no tak ten. Może gdzieś leży kabel jakiś. Tuś, gdzieś ktoś ma na zbyciu. Lepiej, lepiej tym gościom nie spadło znów wiadro z farbą, bo kosmos się wścieknie. Kosma. Nie mam nic takiego. Co ja ci mam dać? Przecież rzucę tam tą farbę z głów na ten. A może ten wiadereczko byś chciał, co? Masz. Masz, weź. A to co? A dobra pania, no to tak średnio. Wyciaku, nie drapiemy dzisiaj. Aha, myślałem, że kabel, ale to jest ten. To nie kabel. Halo, ma ktoś kabel na zbyciu? Wy macie? No, pewnie jakoś trzeba, wiecie, coś tam pozbierać, dozbierać. A ty kto jesteś? I czego chcesz? Jestem muzykiem, ale nie mam żadnych piosenek. Ja też. Żegnam. Każdy coś chce. Tak, będzie takie kółeczko, wiecie, że ten będzie potrzebował tego, no to dostanie, tamten będzie potrzebował coś tu. Puść to. No weź to, ściągnij z tego łba! No i tak mówię, że ten będzie potrzebował to, ten będzie potrzebował tamto. Kanalizacja z powodu proliferacji żurków. Wytyczonej strefie bezpieczeństwa. Żurki, kurki, safe. Bierz tajny kod do sejfu. Ale gdzie ja mam ten kod? Tajny kod do sejfu, zbadaj. Halo, kto mi to przetłumaczy? Jak skąd mam wiedzieć? Pokaż B12. Napisano tu, żeby podążać za numerami, ale wygląda mi to na język binarny. Rząd 0 i 1. Czy istnieje jakiś sposób na rozszyfrowanie tego kodu? Pewnie ma związek z tym sejfem. Ale nie ma jej. Jeden, 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 jeden. Nie. Nie da się, wiecie, zera tam wpisać. Co? Można tak określić, znowu tajne hasło do tego, do maszyny z napojami. No, świetnie po prostu. Dobra, idziemy zobaczyć sobie drugą stronę. Już można. Halo, macie kable? Widzę, że coś leży tam, coś. On pewnie będzie miał kabel. Witaj, jestem kupcem z targowiska. Daj mi coś dasz, a ja dam ci coś w zamian. To banalne, proste. Dam ci puszkę, bo nie potrzebuję, po co mi. Partytura. Mistrzowskie dzieło artysty bardzo znanego. Artysty, bardzo. Autorstwa.
Jedna puszka na dzień. Okej, a jakbym chciała kabel. Kabel, czy on się zgodzi na puszkę tego pićku? A nie, chyba, że kupimy ten, bo to jest nutki, wyglądają jak nuty muzyczne i damy gościowi tamtemu, zobaczymy. Najlepsze jakoś na rynku. Tego na butelkę super nie mam. No to dawaj pan to. Tak, tak, tak. Jedna puszka napoju. Mamy jedną puszkę napoju. Tak? Proszę uprzejmie. No dzięki. No i teraz pójdziemy. No tak myślałam, że pewnie tak się to. A co to jest? Starożytności, świadectwo talentu naszych przodków. To będzie kosztować. Trzy puszki na. A da się wykraść trzy puszki napoju? No bo coś mi się ten. Idziemy zamienić temu muzykowi całemu, bo on tam mówił, że nie ma ten. Że nie ma piosenek. No to będziesz miał. Co mi dasz w zamian? Jestem muzykiem, ale nie mam żadnych piosenek. Proszę bardzo, mam coś dla ciebie. Gdzie to kuźwa jest? Tajny kod. A ty... Gdzie jest taki? Partytura... Nie, to jest, jak to się... Halo? Czemu ja nie mogę tej muzyki mu dać? Aha, bo to jest partytura 6. To była może partytura, tam wszystkie są ten... Zobaczmy. A może za te trzy... I da mi trzy puszki tego pićka. Płonięcie. Będę w stanie to zagrać, posłuchaj. Ja skryję jakieś ten. Byłoby to logiczne, wiecie, jakby dał nam ten puszkę poju. Kończ, bo ja chcę jeszcze kolejne ci dać. Chyba, że naprawdę nie chcesz. Blum, koniec. A gdy spać w takim razie? Czy on kiedyś przestanie, wiecie? Bo ja może bym chciała od niego może jakiś... Dostanę jakiś napój energetyczny, czy coko... Przestań grać! Koniec! Koniec! O, dzięki za muzykę. Zabiorę się do ćwiczenia. Czy możesz znaleźć więcej? No mam. Interesująca informacja. To kompozycja słynnego algorytmu. Miau, 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 miau. Miał, 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 miał. A może on będzie coś o tym sejfie wiedział? Aj, człowieku. Za darmo ci daję ten. Już? Dzięki, no dobra. Myślę, że możesz znaleźć więcej. Kuźwa, gościu! Oblicze. To jak obliczasz dane? Chyba, słuchaj, to dla ciebie. Kuźwa, ja mu daję wszystkie nuty. No i co? No i nie ma. Chyba, że jest więcej, wiecie, tych automatów.
Właśnie tak to marnuje się czas. Teraz coś powiem. Ale gra jest zajebista, czemu marudzisz, narzekasz? Bo myślałam, że coś ten. No już koniec. I co mi powiesz? Już. I co? Och, dzięki za muzykę, zbierę się do ćwiczenia. Myślisz, że ma... No chyba cię gościu kurde pogzało. No tyle kurde, żem z tego bała i nic. Raczej jest wyłączony automat. No i po co ja mu to skupiłam, co? Dawaj kabel. Super detergentu. Super denaturatu. Myślę, że konaty skarby w śmieciach. Mam manna z nieba. No skądś to... Skądś... Na pewno. Ale gdzie ktoś ma ten... Jakieś takie... Mam szczęście, że dysponujemy tymi środkami zaradczymi przeciwko żurkom. Slumsy mają swoje zagrożenia i grunt to być przygotowanym. Halo, masz jakieś do prania? Detergenty poproszę. Pan z naprzeciwka wymaga. Ja nie mam nic. Pizza. No super. No i gdzie mnie to zabierze? Nigdzie. Tam, do góry. Dobra. Czemu nikt nie ma nic? Tam mamy Momo, ale no... Chciałabym jeszcze popatrzeć, może jakiś... Nie. W skrócie po prostu. Nie. O, hej. Hej, sierściuchu, oż ty, kurde gościu. Choć tutaj udało mi się załapać jakiś sygnał. Złapać. Miał. Tylko mnie nie podeptajcie. Mogę hop. No właśnie, siadaj mi. Kotecku. Zobaczmy, czy uda mi się to uruchomić. No to próbuj. Ne. Już prawie. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Halo, tak, słyszymy cię. Jesteśmy ze slumsów. Szukamy wyjścia i... Chwila, czy to ty z Baltazar? Momo? Ja nie mogę w to uwierzyć. Tak się cieszę, że słyszę twój głos. Z Baltazar. Gdzie jesteś? Czy pozostałym nic nie jest? Tak. Jesteśmy bezpieczni. Nie będę powtarzać tego co chwilę. Znaleźliśmy drogę na górę. Halo, słyszysz mnie? Musisz przedostać się przez kanały, aby do nas dotrzeć. Bardzo niebezpieczne. Żurki są wszędzie. Kanały? W jaki sposób? Halo? Cholera, straciliśmy połączenie. Nie mogę w to uwierzyć. Z Baltazar żyje. Wraz z resztą nieznajomych zdołało przedostać się przez kanały. Kanały to najbardziej niebezpieczne miejsce w slumsach, ale jeśli z Baltaza udał radę, musi istnieć jakiś sposób. A? Nigdy nie przedostaniecie się przez kanały, aż roi się tam od żurków. W mig was pożrą, a już zwłaszcza ciebie, mały. Wielu próbowało szczęścia. To nigdy nie kończy się dobrze.
Tak czy siak zrobiłem swoje i ostrzegłem przed zagrożeniem. Kocie sprawy to nie moje... Kocie sprawy to nie moje sprawy. A robocie sprawy to nie są twoje. Simus. A Doc jest jego ojcem, dobra. Jego ojciec Doc był wielkim naukowcem. Pracował nad nową bronią przeciwko żurkom. Kilka lat postanowił przetestować to urządzenie w terenie, lecz nigdy nie wrócił. Od tego czasu Simus nie jest taki, jaki wcześniej. No i co tam? Simus gada głupoty, niech słuchaj go. Boi się tak samo jak ja kiedyś. Jeśli Doc faktycznie zbudował broń, to dzięki niej dołączymy do nieznajomych. Doc kilkukrotnie wspomina o swoim notatniku o tajnym laboratorium. Tam pewnie pracował nad swoim projektem. W mieszkaniu Simusa może być jakaś wskazówka. Chodź ze mną. Halo, macie ten... puszkę jakieś ten... Dacie biednemu kotkowi pić. Biedny kotek pić chce. Widzę, że jesteś tu nowy. Co mogę dla ciebie zrobić? A pokażmy mu może ten... To bardzo stary kod binalny, tylko jakiś srogi kujon mógłby go odczytać. No to pa. Tu jest do drapania. Poszukujemy czego? Partytur do gry na gitarze, aby dostać temu miejscu trochę atmosfery. Jeśli jakieś znajdziesz, przynieś mi, mieszkam nieopodal windy. Hej, Simus, otwórz drzwi. Dobrze, że wiesz, że twój ojciec chciałby nam pomóc. No cóż, można się było tego spodziewać. Simus kiepsko znosi tę całą sytuację. Nie chcę już słyszeć o nieznajomych. On mi nie pomoże, ale tobie. Chyba mam pomysł. Pewnie mam gdzieś skoczyć do niego. O, bo to o, tam jest jakieś przejście. Proszę, weź notatnik Doka. Simus pewnie go zobaczy. Powinien go zobaczyć. Okej, notatnik Doka oddał nam. Jest w nim całe mnóstwo informacji, które miejmy nadzieję zadziałają jak elektrowstrząs. Odnajdź tajny laboratorium, mały nieznajomy. Ja wrócę do baru i spróbuję nawiązać komunikację z pozostałymi. Simus! Iż? Wygląda się, jakbyś spał. Ale się zezłościł. Co ty tu robisz? Przecież mówiłem. Przeprawa przez kanały to samobójstwo. Daj mi spokój. Co to? Zaraz, czy to nie należy do mojego taty? Ojej, nie miałem pojęcia. To mieszkanie posiada tajne pomieszczenie, ale gdzie? No, średnio mam ten. O. No, tajne pomieszczenie gdzieś jest, na pewno. Tylko gdzie? Jak się wystraszył.
Aha. Panel kodowy. Kurde, nie są, nie są hasła. Jakie czy on w ogóle wiedział ten? Może on otworzy. Nigdy wcześniej nie zauważyłem tu tego panelu. Jak mogłem go przegapić? No nie wiem, no. Nie mam pojęcia, jakie może być hasło. A ja wydaje mi się, że wiem. 2. Jezu, jaki zegar. 16-godzinny. 2, 5, 1, 1. 2, 5, 1, 1. Sprawdźmy. 2, 5. No. Zegary na ścianę, jak ktoś by domyślił się już. O, żurki ma. Pierwszy raz widzę to pomieszczenie. Nie mogę uwierzyć, że tak długo był w stanie je przede mną ukryć. Te plany muszą być związane z jego bronią przeciwko żurkom. Tata zawsze bardzo strzegł swojej pracy. Powiedział mi, że jego broń jest teoretycznie sprawna, lecz wymaga wciąż przetestowania w terenie. Pewnego dnia opuścił slumsy i nigdy nie wrócił. Jeszcze mamy coś. Najnowsze wiadomości robotów. Żurki oficjalnie wymknęły się spod kontroli i pożerają teraz metal. Ojejku. Dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. No, ogarniemy to. Będzie trzeba znaleźć tą broń na te żurki. A, tam jeszcze żyje ten żurek chyba, co? Bo tak wydawało mi się, że oświeciło mu się oczko. No i zobaczymy. Na razie jest bardzo ten. Poczytam sobie ewentualnie co z tymi rzeczami. Czy to jest jakieś powiązane, jeśli chodzi o ten kabel, bo tam jeden chce kabel, drugi nie wiem, trzeci muzyki chce co chwilę i... Może właśnie na takiej zasadzie działa, że wszystko poznajdujemy, możemy potem im zanieść z powrotem i w formie wymiany, że ktoś dam na coś, my damy potem temu gościowi i da nam kabel ten. No zobaczymy. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Stray. Dzięki, cześć.